Kongres Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się zgodnie z planem. Dojdzie do niego za tydzień, 28 września. Kongres Prawa i Sprawiedliwości w Przesusze będzie kluczowym wydarzeniem dla partii. Już wcześniej prezes Jarosław Kaczyński ujawnił, że na spotkaniu dojdzie do ważnych zmian, zarówno w statucie, jak i na poziomie personalnym. Mimo sytuacji powodziowej, kongres odbędzie się 28 września. Partia nie planuje zmiany terminu. Na Prawie i Sprawiedliwości odbija się decyzja Państwowej Komisji Wyborczej, która obcięła partii część środków. Jarosław Kaczyński usłyszał wczoraj pytanie o kondycję finansową ugrupowania. Jeżeli chodzi o zadłużenie kredytowe, to ono zostało, bo ponieważ dostaliśmy pewne pieniądze, w ogromnej mierze, chociaż nie zlikwidowane, a jednak zredukowane. No, podobno przygotowuje się decyzja, żeby nam w ogóle wszystkie pieniądze zabrać. No, to jest po prostu już uderzenie w polską demokrację. Politycy PiSu po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej o ucięciu środków złożyli odwołanie w Sądzie Najwyższym. Na początku października PKW ma zająć się sprawozdaniem PiSu za cały ubiegły rok. W reakcji na powódź największa partia opozycyjna organizuje pomoc dla obszarów dotkniętych przez żywioł.